Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Black Tail. Co my dzisiaj będziemy robić? To jest dobre pytanie. Dzisiaj pójdziemy chyba na tego smoka, co nie? No, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest jeszcze jakieś ognisko, tutaj dalej jest jakieś przejście. Nie będę tam szedł, idziemy prosto do naszego smoka, pseudosmoka. Strzał sobie narobimy, no ale nie wiem, jaki cel ma ten nadlimit, który tutaj mamy. Znaczy, już nie mamy go w sumie, ale okej. Okay. Możemy odwiedzić kapliczkę jeszcze raz? Nie możemy. Dobrze wiedzieć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To te cholery. Wolno ode mnie. Go gany. I'm sure it's full of honey. It takes a lot of it to build a gingerbread house. Dobra, trochę nam krzywdy zrobiły, więc na pewno będziemy musieli sobie to jakoś odnowić. No ale miód również jest ważny. Widzę, że miodek się zrespił, więc spoko. Sobie podziękujemy. Dobra, tylko tak. To było gdzieś w tą stronę. Gdzie my jesteśmy? Tą stronę jest, okej. Oki. Tylko tak, jakieś jedzonko by się chyba nam przydało. I widzę, że teoretycznie powinniśmy się zacząć rozglądać już za jakimiś piórkami i patykami. Jak dalej pójdzie, to nie będzie ciekawie. No, wielką mowę są piórka. O właśnie, czy tam zaliczyło ten skarb tutaj, co był? Ciekawe. Ciekawe, czym to zaliczyło. Nawet to nie jest tędy? Jakoś? Właśnie nie wiem, cholercia. Tędy nie przejdę. Dobra, spróbuję, no cóż. Jest jakaś ścieżka. Jest jakaś ścieżka, jakieś drewno by się może przydało? O, co to jest? Kolejna skrzynia. Ząbek? Ząbek. I widzę, że nam się chyba to nie zaliczyło. Uuu. Headshot. Więc musimy po tą skrzynię wrócić. Nie wiem, czemu nam nie zapisało, ale okej. Wydaje mi się, że chyba zapisywałem sam. Manualnie. Dobra, tu możemy to rozwalić. Tylko ja nie pamiętam, którym klawiszem się to robiło. Czekajcie, sterowanie. Gdzie tu jest sterowanie? Pisanie klawiszy klawiatury. Zryb interakcja, strzel. Bla, 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 bla. Miotła. O, jakaś miotła będzie. Umiejętność K. A nie, to nie takie umiejętności. A wy oszuści jedni. Tak mi chcieliście zrobić. Moralność, mapa, gotowanie, dialogi, minigry. Ej. No właśnie, tego tu nie ma. Tego tutaj nie widzę. Eliksir łowcy, piątka, miotła, hokus. A to nie był hokus? Tak, to był hokus. Dobra, klawisz F. Teraz zapamiętam. Postaram się zapamiętać. Gałgany. Coś tu słyszę. Coś tu słyszę i coś tu niedobrego chyba słyszę nawet. Co to jest? Potyczek. Powiadają, że podczas pełni bardzo zmienić się z wypełnieniem drewna. Aha. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy już na tym polu teoretycznie. Tylko nadal nie widzę. Dobra, chyba widzę. A nie, tu było wejście. Tu było wejście. No dobra, no to czyli weszliśmy od dupy strony, czyli jak zwykle.
patyków od nich dostaniemy i kolejna skrzynia. No muszę tam tą skrzynię na pewno nadrobić. Oż ty. Zwaniaczku. Strzała nie została przypadkiem? Przypadkiem nie. Jedzisz. Jedzisz i się nie ruszasz. Przejdźmy jeszcze tędy, zobaczyć, czy tu nic nie zostawiliśmy. Tam widzę coś jeszcze. Tu widzę coś jeszcze. To mogę? Nie mogę. Dobra, i to jest tylko tak naprawdę okrężna trasa. Tu nas już nie interesuje. Idziemy już do głównej misji. Idziemy do głównej misji, zobaczymy, co tam sobie wymyślali. Come to papa. Wiecie, to było tu. Didn't hold you tight enough, huh? Not tight enough and not long enough. Nothing can hold me, girl. You must be Jack's friend. He sent me to help you get rid of the dragon. Good old Slippery Jack. Always the best in bending the truth. The dragon, as well as his famous appetite for our honey, is just a fraud. The honey itself is a real beast here. It's what's making folks madder than a wet hen, clouding their minds. I can see each of you has this whole thing figured out differently. How about you get your story straight if I'm to help you? Woo-hoo! That's the spirit! I love it! Rage on, burn through! You're exactly who I need right now. Can we stop beating around the bush, then? Ha! That's what I like to hear! Listen, there's a will-o'-wisp den nearby. The critter's been holding heaps of honey in there. I'm about to build this thing, Majiggy, to turn their cave into a cave-in, if you catch my drift. Their nest goes boom! We get rid of the bugs, and, what's more important, of the honey. We're not letting it put us in irons, turn us into mindless slaves. But, first things first, we need the plans for the damn, thingy. That's one solid plan. It seems I'm not getting across the bridge anytime soon. Relax. I got people in places. They'll help the geezers with your bridge. If you help me. So yeah, the plans. You gotta snatch them from Knight's castle. Bovi Borko's friend? Why don't you go get the plans yourself? A cursed free bird like me? Nah, I can't stomach even a minute round them holier-than-thou grand posers. I'm allergic to their BS. All right. Any more questions on the job, or are we ready for some honey flavor? Nie bardzo wierzę w tego smoka, co? Co chodzi z tymi szokietnymi i przeklętymi, to bardziej. Zobaczmy. This thing is getting sticky. Every mushroom seems to be involved. Regardless of what their shape or color is. Ah, yeah. They're cursed, down-to-earth, living-the-moment folk, like yours truly. And there's grandies, who think themselves better than the rest because of their long-expired do's and don'ts. Curse. Did someone give you the evil eye? What have you done to get punished with such an ill fortune? Well, they used to call us that, to make us seem all bad and all. But tell you what, we embrace that. Yeah, we're cursed. Cursed with freedom, baby. Just the right people at the right time to free the land from honey. Nie bardzo wiesz tego smoka, co? You're saying honey is the real problem, but what if the dragon is... Oh, come on! You're not gonna tell me you believe there's a drake around here, are you? You're better than that.
Anyway, it sure ain't our problem right now. I'll get my people to help the twins with the bridge. Don't sweat. Dobra, zaczynajmy. I guess it's time to get my hands dirty. Or sticky, for that matter. Music to my ears. Now, meet me at my place as soon as you got anything wrong. Can't you hear it? Some vermin coming this way. Don't have too much fun. There are too many of them. Whoa. It does that? I used to hate this thing. Stuck on my hand. We've almost figured it out. That fancy gauntlet of yours. Learn, act, repeat. One day you'll get the most out of it. I don't think I can repeat. The cauldron has all the answers. Uczennica wiedźmy. Przepis uczennica wiedźmy został odblokowany. Możesz uważać go w chatce przy kotle, jeżeli masz odpowiednie składniki. Wszystkie odblokowane przepisy możesz w dowolnej chwili zobaczyć w drzewku umiejętności. Dobra. I'll try. Czyli tak, musimy trochę pokraść, niestety. Musimy ogarnąć jakiś przepis, żeby rozwalić miód. Rozumiem, że tego niestety nie rozwalimy. No okej, coś tam sobie ryczy powoli. Aczkolwiek nic z tym na razie nie zrobimy. Bo boków nie widzę. I to też mnie trochę martwi. I to też mnie trochę martwi. Ej, cheaterzy! Cheaterzy! Tam mi się tak respicie na głowie. Nie wolno. No jasne, w locie. Irytujecie mnie, gnoje. Kolejny patyczek jest nasz. No jak?! Specjał. Naładuj potężny strzał, przytrzymując sobie przycisk mysza, a potem wciśnij F, aby użyć specjału. Dobra, specjały zużywają twoją mamę. O nie! Mam pół HP, nie ryzykuję nawet. Nawet nie ryzykuję. Make it special. How the hell? We're getting somewhere. Now, what was it the mushroom wanted? Pokonaj rycerza. Uuu. I będzie coś lepszego. Co my tu mamy? Oprócz miodu oczywiście. Uuu, pani pszczółka. Tremble before our might, puny mortal. Soon the rivers will flow with the blood of all who dare to oppose the eternal empire of ants. I beg your mercy, my queen empress. Enough. Show me the way to the human settlement, so I can lead my merciless army and pour my wrath upon them. Wskaż swojej mrówce drogę do wioski albo odmów pomocy. No wskażmy. Lead your armies past the lake, my queen. May your conquest be swift. Soon, all will know the true meaning of horror. Jesteśmy źli jak cholera. I to jednak nie była pszczółka, tylko mrówka. Tylko mrówka. No, z zasięgu wyglądała jak pszczółka, no. To mała pszczółka. Dobra. Wszystkie te nasze, boże, jak to się nazywa? Słoje? No nie są słoje w sumie, ale okej. Okay. No, ale nazwijmy je słoje. My to wszystko oczywiście porozwalać.
I musimy zobaczyć, ile mamy w ogóle surowcy. Ile mamy tego wszystkiego. Jadło, siadło. Gdzie my jesteśmy i gdzie mamy się udać? To jest dobre pytanie. Tu jest smok i rycerz, tak? Znaczy, rycerz, nie smok. Ale przed tym ja bym sobie poleciał tu. Po tą cholerną skrzynkę. I pójdziemy sobie oczywiście na misję. I trochę życia przy okazji też sobie zregenerujemy w ten sposób. Dobra, to co tu jest po prawej stronie, też trzeba na to uważać. Tego mamy już chyba full. Myślę, że też możemy zapisać za chwilkę, ale to za chwilkę właśnie. Najpierw ogarnijmy sobie tą skrzynię. Wow, żeś poleciała. No jednego ząbka nie przepuszczę, tylko nie pamiętam, czy to było tu, czy tam. Idźmy tędy. To było ten, ale nie, zaliczyło nam to. Okej. Okay. Jak zaliczyło, to zaliczyło. Ile my tego mamy? Zęby mam już 3. 16 kwiatków. My wszystkiego mam już pełno. Dobra. To idziemy sobie oczywiście do kociołka. Idziemy do kociołka. Dosłownie do kociołka. Do kota i do kotła. I uważmy coś. Co możemy odblokować? Szklane pantofelki. Co to daje? Którym się UI włączało? Informacje E. Skraca czas odnowienia zrywu. To nas nie interesuje. Naciąganie łuku jest znacznie szybsze. To mnie bardzo interesuje. Większe obrażenia o te strzały też jest spoko. Dwie strzały w cenie jednej też jest fajne. Trzymujesz przyspieszenie tak nie bardzo. Pewnie 3 dodatkowe punkty many. Możesz użyć hokusu słonecznego, blasku lub hokusu pijawki w zależności od swojej moralności. To jest spoko. No tak, chciałbym na pewno zrobić sobie lepsze przeładowanie. To jest priorytet. Czego nam tutaj brakuje? Brakuje nam jeszcze jednego zęba. Zobaczmy, jak to teraz się naciąga. Nie, no jest różnica. Kurczę, z porównania. Ciąga się teraz wyśmienicie. O, jakiś tak, spike. Ładowanie dłuższe. Dobra, zapiszmy sobie grę. Zyskaliśmy pół serca, to też spoko. No to idziemy do tego cholernego księcia. They spilled those to ward off the winter. Days of yore. Tym razem kukły nie będziesz budować, wiesz mi. To już stare dzieje. To już nie wrati, jak to mówią. To se nie wrati, o. Jakoś tak. Nie wiem, nie jestem Czechem. O, gruty. Oczywiście grudki sobie pozbierajmy. Jedzonko również. No właśnie, musimy zrobić wędkę. Ale to jeszcze chyba nie teraz. To jest w tej jaskini. Co jest w tej dziwnej jaskini? Bo nie powiecie mi, że to nie jest dziwna jaskinia, bo jest dziwna jak cholera. Dużo grzybów. I to mnie w sumie martwi. To wygląda w ogóle jak arena na jakiegoś bossa. No nie powiem, jest to dziwne. Jakiś miecz. Jest jakaś skrzynia i jest coś do powieszenia się. Woko? Niestety nie. Nie wiem, tu chyba będziemy musieli dopiero później przyjść.
bo nic na razie tutaj ciekawego nie widzę. Dobra, idziemy dalej. To nie jest problem. Nie chcą nas tu, to nie. Płocenta. Nie, na serio, jeżeli chodzi o naciąganie, stres... Zwiał. Cholernik zwiał. Tego liska chytruska będę chciał zabić. Dobra, idziemy w stronę tą. Tu jest czarny kot gdzieś. Trzeba pamiętać o tym. Jest jakaś kapliczka. Ty się zamknij. I nie pyskuj. Gówniarzu. Zróbmy sejwika. I zagnawaliśmy sobie całe życie. Dobra, tylko jak teraz mam tym iść? Musimy iść w tą stronę. Spoko, dla mnie git. Kolejna mrówka. Human! I, the Ant Queen of the Unstoppable Empire, demand proof of your loyalty. I want you to slay the birds in the name of the Ant Queen. Bring me 5 feathers to prove your zeal. Mamy przynieść 5 piór. No masz te. I have fulfilled this task already. Please, accept the trophy I present you. I see you are no stranger to the art of war. This will not go unawarded. Nie rozumiem, że nic nie dostaliśmy niestety. Ajajajajaj. Wytropimy cię, gnaju. Ja jestem akurat dobry w polowaniu na jelenie. Headshot. No serio, normalnie bym Huntressa z DBD słuchał. No, coś tu mamy. Dziwne stworki. No ale dobra, bo tak w sumie strasznie tą grę rozciągamy. Idziemy. Tylko tak, musimy się niestety cofnąć w tą stronę i przejść sobie przez góry. Tędy chyba nie przejdziemy, prawda? Chyba, że tędy przejdziemy. Ale nie jestem pewny. O, kolejna larwa. Oj, miss. Fancy seeing you again. Miss, I'll be honest with you. If I don't get sticks and stones to break old bones, soon there won't be any room left for new corpses. I already have some stones, but sticks are illegal in the underworld. Do you think you could discreetly help me out with 5 sticks? Sorry, ale nie. Well, my wares are beyond your reach. This time you'll be getting some low quality sticks elsewhere. Oh no. Velas will surely fire me or cast me into the fire. Still, there won't be any room for my corpse. Or any corpse for that matter. Idziemy na pól złego. I zdania nie zmienię. Oj, nie, nie. Chcę być mrocznym żniwiarzem w tej grze. To takim totalnie mrocznym. Tylko każdego ptaka będziemy przetrącać przy okazji. No, może i przejście będzie? Nie będzie. Nie będzie przejścia. Dobra. Idziemy gdzieś indziej. A raczej inną trasą. Tutaj, że doszło powietrza nie ma. Dobra, główna droga.
Będzie jakiś boss fight? No, coś tu będzie. I'm here for I know who you are, you filthy wretch. Rebels sent you to steal my plans, didn't he? I may not have regained my full strength after the winter, but it'll be more than enough for a maggot like you. On guard! You can live in shame, but death is so much better. No, dobra, jest boss. Pyk. Ale rycerz. O. Mam cię. There it is. Nie powiem, nie był łatwy. Nie wiem, czy tego ryzera mogłem rozwalić, czy nie mogłem. To nie wiem, dużo się jeszcze muszę to nauczyć. Dużo się muszę to nauczyć jeszcze. No ale dobra, udało się. To jest najważniejsze, że się udało. Pierwszy boss za nami. Nic nie ma? Nic nie ma. No, where is that piece of work? Is someone there? Who's... I can't. Is that... I don't quite know what you... Is it you? It is! It's really, really you! Oh, I've been waiting for so long, and now all my prayers have been answered! Haven't you been waiting a bit too long, though? You've grown a little prickly. Every rose has a thorn, hasn't it? Wait! The mushroom here, he's... Dead. He's dead. I mean, he'll grow back, but then you can make him dead again. Woo-hoo-hoo! The dragon is safe now. We can have it. Have it? You want to own a dragon? Yes. All for you. We'll make it eat villages, burn princesses, or wake one up. Oh, the beauty sleeping in the grove. Stupid roots ain't gonna hold us back. So you think the beast is real, huh? The cursed aren't exactly like-minded, are they? Rebel said. Rebel? He hasn't seen enough. He hasn't heard enough. He hasn't smelled enough. He hasn't... Yes, I think I get it now. Please, accept this jar of honey. Take it to the dragon's lair. When the dragon sticks out his head, grab it, pull it out, and fly it back home! Look, the other mushroom asked me to... Oh, sure. You can go tell him you've got what he wanted and do his little silly, silly little sabotage. But you are smarter than that. We'll be unstoppable when we have a dragon. Hold on a second here. Who the heck are you, anyway? Oh, you're testing me, aren't you? Mom's the word. Did I pass? What a wacko. Yes, you did. Well done, my... trusty familiar. Yes! I passed! Oh, to the dragon's den, then! Oh, come see me at my place when you've got it. I can hardly wait! Komuś tu się ewidentnie pojebało, zeczka. Is this the mushroom you killed? What happens when it grows up?
It's between us. Serial killers. You kill it again. And again. And again. No, to w ten sposób tutaj to działa. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Blacktail. Dobrze pamiętam? Chyba dobrze pamiętam. Trzymajcie się. Hej, hej.